5:35 na zegarach, a to oznacza, że czas na poranek TVP Info. Emilia Zimnicka. Dzień dobry, mamy wtorek, 28 dzień września. Jeśli ktoś z Państwa wypatruje słońca, to jeszcze chwilę trzeba będzie na nie poczekać. Pojawi się nad horyzontem dokładnie o 6:31. Zajdzie 21 minut po godzinie 18. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 7 minut. No i niestety dni stają się coraz krótsze, ale na pocieszenie zdradzę Państwu, że przed nami jeszcze piękny, słoneczny tydzień z dość wysokimi jak na jesień wartościami na termometrach, bo nawet 19 stopni będziemy odczuwać na zewnątrz. Swoje imieniny obchodzą dziś Marek, Wacław, a także Lena. Oczywiście wszystkiego najlepszego od całej redakcji TVP Info. Spieszymy sprawdzić, o czym dziś w poranku. Wczoraj odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji panującej na granicy polsko-białoruskiej w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zarekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego właśnie w rejonie granicy z Białorusią o kolejne 60 dni. Jak zapowiedział, wniosek wpłynie w tej sprawie do prezydenta. Powodem są prowokacje ze strony białoruskich pograniczników oraz niebezpieczne powiązania zatrzymanych na granicy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afganistanu. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia granicy Polski z Białorusią, dlatego właśnie, by zwiększyć bezpieczeństwo, od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Stan, który obejmuje 183 miejscowości, a został wprowadzony na 30 dni i na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. O czym będziemy jeszcze dziś w poranku, drodzy Państwo, mówić? Będziemy przypominać, że tylko do końca września, czyli jeszcze przez 3 dni. Punktualnie o 7:00 powracamy do Państwa z najświeższymi informacjami z kraju i ze świata. Zapraszam na serwis. Ministrowie, zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu Piotra Millera, zajmą się dziś kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Zapowiedział też, że do prezydenta wpłynie wniosek w tej sprawie, a powodem są prowokacje ze strony białoruskich pograniczników oraz niebezpieczne powiązania zatrzymanych na granicy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afganistanu. Od sierpnia odnotowano 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Za chwilę program Jedziemy i Michał Rachoń, a z kolejnym serwisem wracamy do Państwa po godzinie 8:00. Do zobaczenia. Witam i zapraszam na kolejny serwis. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował zbierającej się dziś Radzie Ministrów przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Rezygnacja ze stanu wyjątkowego byłaby bardzo niebezpiecznym, złym sygnałem dla reżimu Łukaszenki, ocenił w programie Gość Wiadomości szef MSWiA Mariusz Kamiński i dodał, że celem politycznym białoruskiego reżimu jest destabilizacja sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej. W tym serwisie to już wszystko. Kolejny o 9:00. Proszę pozostać z nami, a za chwilę program minęła 8:00 i Adrian Klarbach wraz ze swoimi gośćmi. Zimnicka, witam ponownie i zapraszam na serwis Info. Kolejne 339 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała Straż Graniczna w ciągu ostatniej doby. Zatrzymano 4 osoby. W poniedziałek to jest... Za chwilę program minęła 9:00. Z kolejnym serwisem wracamy do Państwa o godzinie 10:00. Do zobaczenia.